Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB, 10% zniżki na grandgame.com. Witam wszystkich, Hubert Miściwujewski, Filipek, witam. Siemaneczko. I co, udało się w końcu, się będziesz bił z ciosem, ale w prime. Ale w prime, dokładnie. A ty nie mówiłeś kiedyś, że tu nie zawalczysz? Jesteś czwartą osobą, której daję wywiad i od razu to jest pierwsze pytanie. Tłumaczy się czy nie? To zależy, czy ty chcesz słyszeć te tłumaczenia, czy krótko, prostu... tak czy nie? Mówiłem, tak? Że nie zawalczę, chyba że naprawdę dostanę giga satysfakcjonującą mnie ofertę finansową. Czyli strzelam, że dostałeś giga satysfakcjonującą cię ofertę finansową. Dostałem bardzo satysfakcjonującą mnie ofertę finansową. Okay. Co ciekawe, powiedziałem to Eckertowi, że Prime wcale nie płaci gorzej niż niektóre freakowe federacje, które są wyżej. Znaczy, no bo to jest starcie, które no, musi się gdzieś odbyć. Wisiało. Prime ma jubileusz, więc wiesz, na pewno chcieli to mieć u siebie, nie? Zapewne tak. Ty teraz jesteś kanałem komentarzy, co? To jesteś za dużo, opiniotwórczy. To za dużo powiedziane, ale zapraszam. Wiesz, tak, słuchajcie, nawyzywa mnie, a potem mnie zaprasza. Nie, bo ludzie też myślą na takiej zasadzie, że no ja do niego nie przyjdę, bo nie chcę mu zrobić wyświetleń. Czy tak, serio, ja w sensie czasami tak miałem tak wrażenie. Ludzie myślą? No miałem tak wrażenie, że jak do kogoś napisałem, że jak masz ochotę jakby wypowiedzieć się na jakiś temat, a jest wokół ciebie burza, to możesz przyjść, bo jakby mamy fajne community, które jakby jest tego ciekawe, ale nie mam czegoś takiego, że wiesz, że czuję się jakoś wybitnie opiniotwórczy, czy chciałbym innych ludzi brać, żeby zarabiać na tym pieniądze. Ale trochę tak jest, że wiesz, jeżeli masz jakąś społeczność, która cię słucha, a dużo ludzi dopiero sobie wyrabia opinię po wysłuchaniu kogoś, kogo wiesz, kogo szanuje, kogo opinię też uważa za jakąś taką tę wiążącą, więc no słuchaj, powoli się stajesz, wiesz, może będziesz drugim Sylwkiem Wardęgą. Nie, ja nie chciałbym tak jak Sylwester Wardęga, w sensie on trochę uczynił z tego misję życia i taką one way ticket to jest taki, wiesz, ma bardzo dużą społeczność, ale jednocześnie jest trochę już za bardzo w tym takim bagienku i to jest za mocno poszło, takie wiesz, już tam sądowe sprawy są, nienawiść jest tam wokół tego, ja mam swoje jakieś takie poletko, na którym się wypowiem, ale czy jest to coś, co bardzo bym chciał, wiesz, jakby żeby to było moje główne źródło dochodu albo życia, to nie. Nie, ja mam stary zbyt taką wrażliwie artystyczną duszę i mnie by to męczyło. Ja już na samym w ogóle mogę ciekawostkę powiedzieć, że ja w ogóle na samym początku to tak się zastanawiałem, czy się na to zgodzić. Z dwa lata temu, jak Taekwon mnie pytał, czy nie chciałby z nim prowadzić komentary, bo wiesz, ja miałem zawsze taką opcję, że chciałbym się na kawałku wypowiedzieć światopoglądowo, co ja o tym sądzę. Ale potem pomyślałem, że w sumie muzyka to muzyka i nie wszyscy ludzie będą chcieli słyszeć w muzyce, co mówi Filip, tylko chcą posłuchać fajnej muzyki, fajnych refrenów i tak dalej. Więc pomyślałem, że jednak spoko jest to komentarze pod tym kątem. Ale czy chciałbym, wiesz, jakby być najrzetelniejszym, to nie. Ale widzę, że coraz więcej, znaczy, że często dodajecie odcinki, macie tę częstotliwość, a to jest też ważne, bo kiedyś to wy, nie wiem, wrzuciliście, potem was nie było, potem znowu coś wrzuciliście, no nie? A teraz, słuchajcie, jest afera, to jest Filipek i Rafcio, nie? Tak, wypowiemy się, tak. Zawsze obiektywnie i populistycznie. Słuchaj, no, my czytamy komentarze, patrzymy, co mówi większość, no i mówimy to, co większość chce usłyszeć. Ale myślisz, że dużo robi tak kanałów, że na początku czeka na opinię ludzi i dopiero potem nagrywa i mówi to, jak ludzie mówią. Powiedz mi, jakie są teraz obecnie najpopularniejsze kanały komentary? To ci je... Nie oglądam żadnego. No, nie... Znaczy, nie słucham. Ja słucham wywiadów bardziej z osobami. Nie wiem, przychodzi ktoś, tak jak kiedyś oglądałem Szalonego Reportera, bo ktoś do niego przychodził i wiesz, i rozmawiali, bo byłem ciekawy na jakieś takie tematy. No tak, i... ma dobre flow ogólnie, no nie z tymi ludźmi. Szalony ma jakąś taką swoją inteligencję emocjonalną, taką jakąś empatię w rozmowie, że potrafi, wiesz, sprawić, że rozmówca się czuje git wobec niego, obok niego, ale no jakby to jest fałszywa empatia, która mi pokazała, którą pokazał na przykład jak cisnął Adriana Ciosa chociażby w komentarzach. To samo, co mówiłem Eckertowi, że wiesz, przychodzi do ciebie, nie wiem, bo się nie widzę, bo tak okay. Przychodzisz do mnie na kanał, rozmawiasz ze mną, sprawiam, że jest wszystko git, że jakby nie to, że wierzę we wszystko, co ty mówisz, ale okej, jakby wypowiedz się i tak dalej. Ludzie piszą w komentarzach, że ha, 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 co ten
gada, a wiesz, a ty mu odpisujesz na ten komentarz, no i takie trzy uśmiechnięte buźki. Ale wiesz co, tutaj akurat Tomek chyba po prostu średnio potrafi odpisywać na te komentarze, bo ja też czasami to widziałem i mnie czasami dziwią właśnie te jego odpisywane wiadomości. No ja uważam, że to jest fałszywe w momencie, w którym przyjdziesz do mnie na kanał i gadasz ze mną, a ja potem ci cisnę. Czyli co, nie potrafiłem ci cisnąć, wiesz, jakby w cztery oczy, jak miałeś poletko do tego, żeby ze mną rozmawiać. Sprawiałem wrażenie, że jest wszystko git, ale już obśmiałem cię, jak sobie poszedłeś, wiesz, na chatę. No to jest słabe według mnie. Tam w ogóle teraz jest duża spina pomiędzy nim a Rafałem, nie? No chyba tak. Ja gadałem z Rafałem na takiej zasadzie, że... Musicie się wypowiedzieć. Na ten temat? Nie, ja bym się bardziej chciał wypowiadać, wiesz, na jakieś tematy takie, wiesz, szersze, albo żeby ktoś do mnie... Ja lubię w konwencji, że ktoś do mnie przychodzi, ja z nim rozmawiam i, wiesz, i opowiadam, i co tam u niego się działo, jak do czegoś doszedł i tak dalej, bo tak... Bo to są takie samospełniające się, znaczy inaczej, to jest takie, wszystko się napędza i to jest taka jedna wielka gównoburza, że tańcula coś powiedział o nas, jakby my powiemy o nim, a to jest wszystko takie denne, stary, i takie płytkie, jakby nie patrzeć, bo to jest, wiesz, no spina o nic, w sensie, że inaczej może nie o nic, ale nie ma w tym jakiegoś większego, że wiesz, że sensu. Taka trochę prywatna rozmowa się zrobiła z tego, ale jeszcze tylko mam jedno pytanie, oglądałeś film Konopa? O Kidropie? Oglądałem chyba jakiś urywek, bo teraz jechałem na tego, bo ja dzisiaj w nocy przyjechałem do Warszawy, zrobiłem trening w Palestrze i poszedłem spać i rano i potem jak wstałem, to widziałem, że Konopa film wyszedł, więc nie wiem, do końca wiem. 2 godziny trwa. Okej, okay, a z kim on tam ciśnie? No ogólnie praktycznie cała scena streamerska, nie? Okej. Okay. No, ja kiedyś bardziej lubiłem filmy Konopa, teraz... Mam wrażenie, że to już po tym filmie Wardęgi i tak dalej. W sensie ja też nie chcę, ale ja jako widz to byłem trochę zawiedziony, bo wiesz, wszyscy czekali. Konop zrobił większy anturaż, że witam droga Polsko, cała Polska czeka. A konkretnych rzeczy tam było trochę jak na lekarstwo. I już potem miałem coś takiego, że już tak z chęcią nie oglądałem tych filmów. Natomiast ma on jakąś błyskotliwość i lepiej się wypowiada na pewno niż, wiesz, niż ma jakąś lepszą prezencję niż większość tych kanałów, komentarzy. No jak nie oglądałeś, no to nie będę dopytywał, bo to bez sensu. A jestem w tym filmie? Nie, chyba nie, bo ja Kidropa nigdy nie reklamowałem. Nie, no gdzie? No okej. Okay. Czy nie, mówił tam, że czeka teraz na wypowiedź dwóch gości na swoim kanale, co oni o tym sądzą, nie? Rozumiem. Słuchaj, tam stoi twój rywal. W jakiej wy się w ogóle bijecie formule? Bo ja tu nic nie słyszałem. Formule bokserskiej. Bokserskiej. Małe rękawice. Czyli nie będzie tobą rzucał za klatkę, tak jak to obiecywał, tak? Nie. Masz szczęście. Będzie rzucał wiatrakami. Okej. Okay. Oglądałeś na pewno ostatnie starcie, tam tej stójki nie było za bardzo. O, czekaj, idzie. Co idzie? Nie, myślałem, że idzie do nas. Grzeje ci jeszcze ten pojedynek? Tylko tak szczerze. Grzeje mnie pod kątem pojedynku. Tak? Bardzo bym chciał, wiesz, z nim zawalczyć. Chciałbym naprawdę zmierzyć się z nim na pięście. Bo powiem ci tak, to też samo mówiłem, że trochę ten konflikt się wypalił, bo powinien być na samym początku roku ten konflikt, jak wiesz, jak było między nami dużo tych przepychanek na Twitterze i tak dalej. Potem na klaucie już trochę wrzało, ale wiesz, jak widzisz całą tą osobę cały czas i tak dalej, no to wiesz, jakby wypala się to. Ale no, ja mam o nim swoje zdanie. I raczej tego zdania nie zmienię, no, że to jest taki bułgarski Amadeusz Ferrari. Śmiecha się. Tu już nienawiści nie ma, nie? Ale czy ja miałem do kogoś zawsze jakąś taką wielką nienawiść? Tak... No to jak ty na niego się patrzysz, Filipek. No. On się patrzy na ciebie, słuchaj, jak na najpiękniejszy... jeszcze. Powiedział, że ma przewalone, Filipek. No właśnie. Nie, Adrian nie używa słów niecenzuralnych. Tak. Słuchaj, to już tak kończąc, w końcu, bo ostatnio też widziałem, że byłeś bardzo zdenerwowany, że ta walka nie doszła do skutku na klaucie. Ja byłem zdenerwowany o komunikację, tak bym rzekł, i ze strony mojej, i ze strony klauta w stosunku do mnie, i no i ze strony też... którego no, poważnie nie da się traktować. Muszę to pikać, wiesz, bo mam przez to problemy. Okej, przepraszam. Ale nie, ale luz. No, rozumiem, jakby, wiesz,
ja do Ciosa nie mam nienawiści, ale no ja go nigdy nie będę traktował poważnie, wiesz, no pamiętasz ten wywiad, bo on chyba tutaj mówił, że wiesz, że przyrzeka, że on zawalczy, że na pewno, no oj, sorry. No. Pamiętam to i od razu, kiedy ogłosili jego, że się bije, to od razu, stary, pomyślałem właśnie o tym, jak się tutaj przybijał, ale ty już wiedziałeś, co, ten... Powiem tak, czułeś pismo nosem? Czułem pismo nosem, bo Filip miał takie, w sensie, że wiesz, że jak go zobaczył, to mówił, że no, że zobaczymy, ale ty myśl trochę też o tym lizaku. Ja mówię, ale czemu? Mówi, że nie ma jakiejś informacji, ale czuję, że tu może być z tego jakiś przypał. No. He knows. Yeah. Kończąc, muszę to powiedzieć, dzisiaj nie wyglądasz jak wirażka, także... Dzisiaj wyglądam trochę schludniej. Trochę ty jak właśnie taki raper, nie? No, bo jestem czasami. Jesteś. Nie doradziła ubiór. Filipek, w ogóle widziałem też właśnie kolaboracja, tak? Tak. No ja teraz wydaję trochę muzyki, zapraszam na mój kanał, Filipek. Czas dla ciebie. Zapraszam was, widzowie, na Spotify'a. Ale pewnie powiecie, że Filipek się skończył, bo robi smutne piosenki, a to nieprawda, bo będzie trochę rapów na mojej nowej płycie. Ale widziałem, że właśnie odpowiadałeś na story ostatnio komuś nawet, no nie? Tak. Nie, no bo wiesz, jakby ja mam trochę, u mnie miesza się fanbase ortodoksów takich, wiesz, z konserwatywnego rapu, który lubię w jakiś sposób, ale też, wiesz, z tymi lekkimi brzmieniami popowymi. No to właśnie z Tejkwanem za każdym razem są takie rozmowy, że wiesz, że on tak siedzimy na tych dwóch biegunach, mówi, ale kiedy zaczniesz rapować? Ale kiedy będzie trochę więcej rapu? No. Słuchajcie, także zapraszam was na kanał do Filipka. Wchodźcie, ja ci, Filipek, dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, beczko. Zdrówki.